Sí, claro. ¿Sabes que está? ¿Quién te sabe si se iba a aislar? Amigo y. To będzie tłumaczył? Pani będzie tłumaczyć. Ślicznie. Witam serdecznie jeszcze raz. Dzień dobry. Ja nazywam się Edward Pietrzyk. Jestem zastępcą burmistrza miasta Chojnice. Hello, my name is Edward Pietrzyk and I am the second mayor of Chojnice. Ja rozumiem. Ja bardzo proszę, żeby to nasze spotkanie odbyło się w takiej bardzo swobodnej konwencji. Wy wszyscy jesteście artystami, ja nie, ale ja się poddam waszemu nastrojowi i chciałbym, żebyście te kilkadziesiąt minut mogli miło i przyjemnie skończyć. Espera que creemos como pues, lo mejor siempre de nosotros. Espera que la pasemos bien. Y la pasemos bien acá en Chojnice. Bardzo proszę poczęstować się kawą, ciasteczkiem, a ja wam troszeczkę opowiem o mieście, w którym jesteście, o mieście Chojnice. No, tomen kafe o magnetite i que no dirá que no lo vas a hacer. Miasto Chojnice to miasto 40-tysięczne. Chojnice is a city where live about 40,000 people. Dobrowa Polski. Widzicie doskonale, gdzie są Chojnice. And like you can see on the map, the Chojnice is in the en el mapa está la ubicación de Chojnice. ¿Me puedo cambiar con alguno? Chojnice es un pueblo antiguo y que comenzó su historia en el siglo XIII. Z tego okresu pozostało jeszcze trochę zabytków, między innymi bazylika, czyli kościół, baszty, brama i mury obronne. From that time, the few buildings still have left, the basilica, the towers, and the fort, and with Kamakowska. Ah, que desde ese tiempo hay algunas estructuras que todavía están, como la basílica donde fuimos ahorita, y algunas puertas que están en la ciudad. Momencie kiedy Polska weszła do Unii Europejskiej. I jeszcze kilka lat przedtem zaczęliśmy jak gdyby zmianę wizerunku tego miasta. Dalej, proszę. Tak. Jeszcze 25 lat temu Chojnice wyglądały zupełnie inaczej. 25 years ago Chojnice looked completely different. Myślę, że największy wpływ na ekonomię ma przede wszystkim rozwój tych gałęzi przemysłu, które w Chojnicach były od dawna. Więc powiem, to jest przede wszystkim tak, meblarstwo, przetwórstwo ludne. I szereg innych branż. W tej chwili w Chojnicach jest ponad 3000 podmiotów gospodarczych. And other aquifer for me and for our is most important to be here. Dla niego i dla całej grupy najważniejsze jest to, że mogą tu być. We are 23 dancer and music and I hope and we hope that our performance are good for you and for people.
Jesteśmy 23-osobową grupą tancerzy i muzyków. Mamy wielką nadzieję, że nasz występ spodoba się Panu, jak i wszystkim ludziom, którzy go zobaczą. We're from Colombia, in center of Colombia. Our region is Boyacá. Jesteśmy z centrum Kolumbii i nasz region nazywa się Boyacá. Our city is Tunja. Tunja. Nasze miasto nazywa się Tunja. Tunja. And we hope for you when you want visit our country. I mamy nadzieję, że pewnego dnia zapyta Pan w naszym kraju. Dziękuję bardzo. Thank for your attention, thank for your accommodation, and thank for all. Dziękuję bardzo za Państwa intencję, czyli uwagę i generalnie za wszystko. Dziękuję bardzo. This is for you. Coffee. Kafa. Tak, kolumbijska kafa. Music. Erwin. My director artist José Luis Belga Casalet. A jak duże jest wasze miasto? To z którego pochodzicie? ¿Qué tan grande es la ciudad donde vivimos? ¿Cuántos habitantes hay? 250. No. 200, maybe 200,000 people. Ile? 200 tysięcy. No, nieporównywalnie dużo, dużo większe miasto od naszego. ¿Qué tu mamá es grande que Panizza? Okay. A jak się czujecie w Polsce? Czyli zespół jest pierwszy raz w Polsce? Are you all first time in Poland? Pięknie, ja mam nadzieję, że zobaczymy się na podczas występu i w Chojnicach, i później w Brusach. Pytałem, czy cokolwiek wie Pan o Kolumbii. Cokolwiek wiem. Ja wiem, że moja wiedza jest niedostateczna. Nigdy tam nie byłem. No jest to daleko. Kolumbię znam jedynie z książek. Czytałem Marqueza, znam jego troszeczkę twórczość. Ktoś tam jest taki jeszcze popularny? Shakira, tak? A niech mi panowie powiedzą, czy próbowali już polskiego piwa? Tak, próbowali. Próbowali. I czy im smakuje? Byli w ogródku. Czy im smakuje? He's asking about the beer. Do you like our Polish beer? Czy nie, gusta la cerveza Polak? Czyli co, bawcie się dobrze w Chojnicach, czujcie się bezpieczni, miłych wrażeń i do zobaczenia podczas koncertu. Serdecznie dziękuję za spotkanie. Dziękuję.